Dzień dobry, witam was kochani bardzo gorąco w kolejnym już Wiedźminie. Oj, Gothiku. Przepraszam, Gothic 2, no skruka. Wiedźmin też będzie u mnie na kanale, to o tym się nie martwcie, u mnie na kanale też się pojawi Serce z Kamienia, które już jest gotowe, wręcz bym powiedział, dla was i dostępne. Dzisiaj zakupione, dzisiaj mamy wtorek, a to jest wyprzedzenie, nagrywam, bo dzisiaj jestem chory i niestety, ale będę przebywał w domu dzisiaj. I postanowiłem, że no skoro będę przebywał w domu, to będę nagrywał coś, żeby tutaj nie marnować swojego czasu. Jakże cennego. I w ogóle. Dlatego tak postanowiłem, że no ponagrywam jeszcze trochę z Laresem. Znaczy z Laresem. No, no tutaj Gothica ponagrywam, no i myślę, że kochani będę udostępniał i Wiedźmina, i Gothica równocześnie. I inne serie, czyli z Fifki i innych takich pierdołek. Tak więc jeśli chcecie, oczywiście piszcie w komentarzach, czy wam się podobać to będzie, czy wam się nie będzie tego podobać. Jesteśmy i w ogóle. Już miastem, tutaj nikt nas nie podsłucha. Mam ci coś do powiedzenia. Ten ornament należy zanieść Saturasowi. Pamiętasz go, prawda? Jasne. Był głównym magiem wody z Nowego Obozu. Jako dawni mieszkańcy Nowego Obozu mamy dobre stosunki z magami wody. Nawet Lee będzie ich chronić w razie potrzeby. Większość mych wysiłków w mieście koncentrowała się na utrzymywaniu wraz z Watrasem kontaktu z magami wody. A to jest pancerz, który każdy z nas od nich otrzymał. Członkowie Wodnego Kręgu nosili takie zbroje jeszcze przed wojnami z orkami. A skąd się w tym wszystkim wziął Kavalor? Nie pamiętam go z Nowego Obozu. Masz rację. Nasza społeczność się rozrosła. Nawet ja nie wiem, ilu nas dokładnie jest. Ale chodźmy już. Chcę się bardziej oddalić od miasta. Później pogadamy. Chodźmy. Podążaj za mną. Widzicie, kochani, dowiemy się kilku też ciekawych informacji, wędrując z Laresem. No niestety, ale Saturas może nas nie za bardzo lubić. Może pamiętać sytuację, którą w Nowym Obozie wykorzystaliśmy kopiec rudy. Ja muszę sobie to pozapisywać, bo choroba. Nikt nie wie, co będzie po tym się działo, no nie? A boję się, żeby nie zginął po prostu Lares. No mam nadzieję, że nie zginie, no. No dobra, jeśli taką prędkością, to szybko to pójdzie. I dosyć się ogłowimy, wam powiem. No ja tu pozbieram to, co wszystko tu jest. Na pewno mi się przyda. Kwarcyty, nie kwarcyty. Siarki, nie siarki, złoto, błotki. Strzały, nie strzały. Wygnięta misa, strzała. Tam jeszcze nade mną są, z tego co pamiętam, ci, no. Smoła, złoto. I dobrze pamiętam, to nade mną są bandyci. O Wilczykiego, kiedyś go posiadaliśmy, pamiętam. W jedynce chyba. Jeśli się nie mylę. Erol. Jak leci? Wszystko w porządku? Chodźmy. Podążaj za mną. Aha.
No właśnie, przynajmniej szybciej nam to pójdzie jakoś. Kiedyś tutaj gdzieś coś było, pamiętam, jakaś kusza chyba. O. I strzały, dobrze pamiętałem. Redest polny. Dobra kochani, na razie ja sobie tutaj poplądruję, powiem wam, pozbieram te pierdoły. Co to jakieś są? Otworzę kufer. Okej. No wszystko dobra. Już. No i dobra, to wszystko powiedziałbym, że mamy. Nawet na pewno. Okej. Jest Lares teraz? No to jest pytanie. Dobra, ja tam prosto. Mam nadzieję, że za daleko nie odszedł. Kuźwa, serio? Laresa zgubiłem. Chyba Laresa zgubiłem. Tu na pewno go nie ma. Tu są wilki. Holender. Tam też go nie ma. To tam musi być. Tak mi się wydaje. No tak, bo tak na ukos pobiegłem, to możliwe, że tu gdzieś może być. Ten Lares, no nie ma go tu też. Ale jaja. Ja se może wczytam chyba. Mimo wszystko, ale se wczytam lepiej. Tak, jestem gdzieś, powiem wam, tak przezornie nastawiony, że no lepiej chyba wczytać to. Nic tu nie ma. Niech nie ma, to chyba zima. No i dobra. Oni popadali. Jeszcze to wszystko pozbieram. Dobra, tych strzał to może nie. Ale złote misy, jakieś inne pierdoły, to tak. Potelnie. Oto kiełki. Dostrabniacz. No i lecimy dalej. Lecimy dalej. Ja pozwólcie, że się napiję herbaty. Kawę zatrzymuję. Chodźmy. Podążaj za mną. Podążam. Podążam. No i dobra, chodźmy dalej.
tu zaczyna padać. Dobra, lepiej nie jadę tego. I jeszcze jeden parszywy stwór. Nie ma czego tu nie znajdę. Nic tu nie ma, nie znajdę. Ja sobie tu zapiszę, bo tu zaczyna być hardcore. Bym powiedział. Nie wkurzaj mnie, przestań się mazać. Niezły tekst, nie wkurzaj mnie, przestań się mazać. I chodźmy dalej, kamienna tabliczka już jest dla nas, tak więc jest dosyć spoko. Oj, gdzie ten? Niezłe bandyty tu są. No dobra, chodźmy. Chodź tu, bydlaku. No i daleko bym wam powiem, że to jest jeszcze to jakbyśmy... Magowie wody są strasznie podekscytowani. Od kilku tygodni trwają wykopaliska na północnym wschodzie. Nie wiem, co chcą tam znaleźć. Zaczęło się od tego, że ziemia zatrzęsła się jak w okresie, kiedy istniała jeszcze bariera. Obudziły się kamienne maszkary, które zaczęły niszczyć wszystko, co odważyło się podejść do nich bliżej niż na 100 kroków. Magowie wody zniszczyli te istoty i przekopują tamtą okolicę, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Ale wkrótce zobaczysz to na własne oczy. Chodźmy. Podążaj za mną. Cały czas podążam za tobą. No i dobra, i dalej hal się zbiera, zarabia. A my już ile mamy? No 430 zł to jest dosyć spoko, bym powiedział. Tak, jeden widziałem komentarz, że ludzie pisali, abym dołączył do magów ognia. Nie wiem, czy to jest dobry plan, ale jeśli chcecie, napiszcie, nie ma problemu. Mogę dołączyć. Chyba. Ale bardziej bym preferował albo paladynów, albo... albo jak wiecie, tych, no. Wszystko w porządku? Tak, tak. Chodźmy. Podążaj za mną. No bardziej bym preferował, żeby dołączyć na przykład, dajmy na to, do magów. Znaczy nie do magów, tylko do paladynów, albo do tego. Albo do innych tych istot. Znaczy do paladynów, albo do... Na jedniku, no dosyć lepiej mi się wydaje, żeby mi się walczyło też i w ogóle.
już po tobie, bydlaku! O kujwa, dobry jest. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tam nie ma. Tutaj może być niebezpiecznie. Chodźmy. Zwolnij trochę. Ja sobie zapiszę w takim wypadku, jak to ma być niebezpiecznie. Lary, syn, tam że sam. To jeszcze jedno z tych nikczemnych Pierun, dobry jest. Ale tu dziwna muzyczka gra. Dzisiaj na pustyni. Osolomiwas, osolomiwas. Ło, to jest ta jak w tym, u Inków. Inkowie mają takie te. Jesteśmy na miejscu. Weź ten ornament. Gdzieś w tej okolicy powinni przebywać magowie wody. Zanieś im go. Jeśli napotkasz tu jakieś stwory, które będą dla ciebie zbyt silne, to po prostu uciekaj jak najszybciej do Saturasa. On już sobie z nimi jakoś poradzi. Ja muszę teraz wracać. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o badaniu okolicy z ornamentem. Idź prosto do Saturasa. Do zobaczenia. No dobra. Dosyć ciekawie. Nasz tutaj bym powiedział przeniosło. Dosyć ciekawe miejsce. Tu teraz muszę się najeść tu wpierdół tych. No i dobra, chodźmy dalej. I tutaj aż tyle jest. Weź uderzenie życia czy coś. Z jednej strony nawet jakąś tabliczkę miał ten kamienny strażnik. No i dobra. O kurwa. A ja nie napisałem! No nie to! Nie ten save! Ma... Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness. No ten jeszcze większy ma obrażenia. No dawaj ta. Dobra, uleczamy się. Możemy przebiec to, dobra. Chyba.
Jednak już trochę słabo. Jeszcze jedna z tych cholernych bestii. Aha, zabiło mnie, dobra. No ja nie jestem takim hardcorem. No dobra. Zróbmy to tak, wilczy kieł. No i dobra, jak to tak poszło szybko. Aha. Cudownie. Ale tu jest. Dokładnie, teraz tak. To. I to. I dalej. Tutaj szybko najmy TT. No i dobra, udało nam się to jakoś. No i dobra, teraz ja to przelecę chyba. Ale fart. No i dobra. Udało się. Udało się jakoś. Zwariowałeś. Odejdź stąd. Krypty są zbyt niebezpieczne dla niedzielnych poszukiwaczy przygód. Ale czy my się aby nie znamy? Oczywiście. Ty, sukinsynu. Nie myśl, że zapomnieliśmy, jak straciłeś nas w nowym obozie. Aha. No tak było. Całą energię magiczną z naszych złóż rudy i po prostu zniknąłeś. Dlaczego to zrobiłeś? Musiałem. Bez tej energii nie zdołałbym pokonać śniącego. O czym ty mówisz? Śniący? Pokonać? Wiesz, co uczyniłeś? Wprowadziłeś taki chaos w strukturze magii, że będzie to słychać aż w Korinis. Podziękuj swoim gwiazdom za to, że bariera przestała istnieć. Dlaczego w takim razie narzekasz? Wszystko poszło dobrze. Milcz! Czego chcesz, u licha? Przybyłem tu z Larysem.
Z Laresem? Naprawdę? A gdzie on jest? Zostawił mnie i wrócił do miasta. Co? Przysłał cię tutaj samego? O co mu chodzi? Przynoszę twój ornament. Jak to? Kto ci to dał? Nie dostałeś go chyba od Laresa. Spokojnie. Przyniosłem go dla ciebie. Jesteś zainteresowany? Pewnie. Ale martwi mnie, że maczasz w tym palce. Dlaczego tak się przejmujesz tą starą historią? Pracowałem dla ciebie ostatnim razem. Przecież mogłeś wtedy na mnie liczyć. I co z tego miałem? Nie myśl, że ci ufam. Dlaczego ten ornament jest taki ważny? To klucz do portalu. Nie powiem ci o tym nic więcej. Co tu robisz? W tych salach kryją się dawne tajemnice. Niesamowite tajemnice. Te inskrypcje i freski wskazują na bardzo starą cywilizację. Wszystko, co widzisz, napisano w nieznanym języku. Próbujemy zrozumieć ten język. Chcę wstąpić do wodnego kręgu. Co? Skąd się o tym dowiedziałeś? Kto? Lares. Zabiję go. Złamał nasze zasady. Nikt nie może mówić o wodnym kręgu. Brakuje mi słów. Mogę ci zaufać tylko wtedy, kiedy będę miał na ciebie oko. Watras powiedział mi o pierścieniu. Co? Watras? Świetnie. Ze wszystkich magów wody spotkałeś jedynego, który ciebie nie znał. Słuchaj uważnie. Nie rób głupot. Będę uważać. Ponieważ nie sądzę, żeby udało ci się odciągnąć innych magów od pracy, możesz zanieść jednemu z nich wiadomość ode mnie. Powiedz Riordianowi, że chcę z nim porozmawiać. Przebywa w głębi krypty. Aha, spoko. Przebywa w głębi krypty, tylko nie wiem, jakim cudem ja mam tam dostać się. No ale dobra. Może jakoś mi się uda, że zapiszę tu, w takim przypadku. No i widzicie, Saturas jest na nas ciutkę zły. W naszych ostatnich wybrykach. Jakie tu żeśmy mieli. No troszkę żeśmy zaszaleli. Ciekawe, co tu będzie do walki. O, tu jest Jordian chyba. Hej, ty! Co robisz? Badam kulturę tego starożytnego ludu. Z inskrypcji wiemy, że żyli tu bardzo dawno temu. Jak Majowie wyglądają. Kiedy powstała ta budowla, ale ich cywilizacja była bardzo rozwinięta. Zbudowali miasto po drugiej stronie gór oraz świątynię Adanosa. Zaginione miasto na wyspie Collins? Tak, do tej pory myśleliśmy, że znamy całą wyspę. Sądziliśmy, że całą jej północno-wschodnią część zajmuje ogromny masyw górski. Ale myliliśmy się. Za górami leży dolina. Znajdowało się tam miasto prastarej cywilizacji. Chętnie bym zobaczył budynki tego miasta, ale pewnie rozpadły się w pył wieki temu. Saturas, chce cię widzieć. Czyżby posunął się naprzód ze swym dochodzeniem? W takim razie natychmiast się z nim zobaczę. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym miejscu, porozmawiaj z Nefariusem. Znajdziesz go w głębi krypt. No dobra, to chodźmy do Nefariusa. Dlaczego ja się nie uleczę? Okej, chodźmy. Czym?
to już nic nie dziwi. Merdarion. Maxir. Hej. Przyniosłem ze sobą fragment ornamentu. Naprawdę? To wspaniale! Wiesz, gdzie mogą być pozostałe części? Według inskrypcji ornament podzielono na 4 kawałki. Wygląda na to, że wciąż mogą być gdzieś na wyspie. Z pomocą Merdariona przetłumaczyłem niektóre inskrypcje. Zawierają wskazówki co do miejsca ukrycia fragmentów. Masz, zaznaczyłem niektóre miejsca na tej mapie. Rozejrzyj się po okolicy. Zwracaj uwagę na stare budowle. Możliwe, że już całkiem się rozsypały i trudno będzie je rozpoznać. Mogą wyglądać rozmaicie, jak wielki, nieregularny głaz, kamienny krąg, mauzoleum, albo coś w tym stylu. Ale po co ci to w ogóle mówię? Na pewno je znajdziesz. Powodzenia. Co słychać? Co ty tu robisz? Co za niespodzianka. Myślałem, że cię zabili. Prawie. Jest straszne zamieszanie z twojego powodu, wiesz? Ledwo rozpoznałem Saturasa, taki był zły. A co z Pordalem? Sądzimy, że prowadzi do zaginionej doliny, w której starożytna cywilizacja wzniosła swoje miasto. Ale skała za Portalem to ogromny, lity kamień. Nie ma żadnych znaków zaklęć teleportacyjnych. Tajemnicza sprawa. Wiesz, jak go uaktywnić? Jeden z zaginionych ornamentów wydaje się swego rodzaju kluczem. Będziemy go potrzebować, jeśli chcemy dokonać jakichś postępów. Musi pasować do wgłębienia w kształcie pierścienia obok portalu. Dlaczego ornament został zniszczony? Ten, kto to zrobił, chciał zapobiec ponownej aktywacji portalu. Im dłużej wpatruję się w inskrypcję, tym bardziej jestem pewien, że kapłani tej prastarej kultury nie byli wcale głupcami. Mieli powody, żeby odciąć dostęp do obszaru po drugiej stronie. Nie wiemy, co tam nas czeka, ale z pewnością nie jest to nic dobrego. Jeśli chodzi o zaginione ornamenty... Tak? Ile ich było? W sumie 4. Pozostałe powinieneś znaleźć tutaj, w miejscach, które zaznaczyłem na mapie. No dobra. Czyli mamy kolejną misję. Dosyć ciężką. Nie będziemy jej tak szybko rozwijać. Hej, ty! Wszystko w porządku? Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Co tu robisz? Uczę się języka budowniczych. Język jest kluczem do wiedzy tego starożytnego ludu. Każdy z nas musi się go nauczyć. Inaczej ta ekspedycja dobiegnie końca, zanim się zacznie. Budowniczowie używali kamiennych tabliczek do przekazywania swojej wiedzy. Niestety, wiele z nich zniszczono lub skradziono dawno temu. Możesz mnie nauczyć czytania w tym dawnym języku? Czemu nie? Przekażę ci moją wiedzę. Naucz mnie tego dziwnego języka. Zacznijmy od czegoś prostego. Nauczę cię języka wieśniaków. Teksty pisane w języku wieśniaków traktują zwykle o sprawach przyziemnych. Pracy, miłości, zaopatrzeniu czy żywności. Język ten był powszechnie wykorzystywany w mieście. Tak więc będziesz w stanie zrozumieć większość tekstów, które tam znajdziesz. Wróć, kiedy... Co zapisano na tych kamiennych tablicach? Zawierają w sobie całą wiedzę starożytnych. Niektórzy z nich za pomocą zaklęć zwiększali swą znajomość magii i walki. Dla kogoś, kto potrafi odczytać tablicę, to prawdziwy skarb. Dobrze, ile mi brakuje do kolejnego poziomu? No niestety tylko 400. Nie mówię przecież niczego nowego. No to chodźmy do naszego Saturasa Jasa. I będę mógł tu wrócić, żeby się nauczyć właśnie tego języka pradawnych tych wieśniurów. Wieśniaków, przepraszam. No i zobaczymy, co to nam pomoże. No jestem bardzo ciekaw, powiem wam. I kurde, zimno mi się zrobiło gdzieś.
Zima idzie, Holender. Hej, ty. Mam znaleźć zaginione części ornamentu dla Nefariusa. Co? Niemożliwe. Też się w to wplątałeś? Nie obawiaj się. Znajdę je i przyniosę tutaj. A, wiesz przynajmniej, gdzie masz szukać? Nefarius dał mi mapę. Pokaż mi ją. W Wielkim Lesie jest bardzo niebezpiecznie. Nie powinieneś iść tam sam. Poszukaj w Korinis kogoś, kto będzie ci towarzyszyć. Nie chcę, żeby pożarły cię potwory. A razem z tobą, ornament, oddaję ci twoją mapę. Okej. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Wiem, że ta prastara cywilizacja czciła Adanosa. No i dobra. Więc kochani, to by było na tyle w tym odcinku. W kolejnym odcinku wrócimy do miasta Korinis i spróbujemy dalej rozwijać ten wątek. Nie, jak te ornamenty, będzie ciężko je pewnie odnaleźć. Jeszcze jesteśmy bardzo słabi, dopiero czwarty poziom mamy, ale dalej postaramy się wykonywać te zadania o zaginionych, właśnie zaginionych ludziach, no i innych. Tak więc kochani, co ja wam będę tu dużo mówił, dziękuję wam serdecznie, mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawicie pozytywny komentarz, bądź negatywny i to na pewno nam pomoże mi wzmożyć pracę, jakoś ulepszy ich kanał i w ogóle. Łapka w górę, jeśli wam się podobało, jeśli wam się nie podobało, to chyba jednak niestety, ale łapka w dół. A tego to byśmy nie chcieli. No dawaj! Goblinie ty śmieszny, dobra. Tak więc kochani, co tu dużo mówić, dziękuję wam serdecznie. Jeszcze raz. Na razie.